Kiedyś była Larą Croft na wiejskiej, a na plakacie wyborczym nawet dziewczyną Bonda. Kierowała Akademią Palikota, ale w końcu postawiła na Tuska i tak została pierwszą ministrą III RP. Na sporcie znała się średnio, ale to i tak chyba lepiej niż na organizacji koncertów. Królowa popu Madonna może się jej kojarzyć z prokuratorskimi zarzutami. A już w opozycji zamaszyście wymachiwała czarną parasolką z sejmowej mównicy na znak protestu kobiet. Ale partia Hołowni skutecznie stępiła jej liberalny pazur i teraz o aborcji mówi, że konieczne jest referendum. Próbowała też zostać pisarką, ale krytycy wybili jej to z głowy, bo ponoć w debiutanckiej powieści trudno szukać zalet. Zarzeka się, że do Platformy nie wróci, ale zamierza z nią współrządzić po wyborach. No chyba, że trzecia droga nie przekroczy progu wyborczego. To wtedy może kariera wokalna? Nie płucz, kiedy odjadę. Sercem będę przy tobie. I już wiadomo, że gościem Gry o Głosy jest Joanna Mucha, wiceprzewodnicząca Polski 2050, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga. Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Beata Lubecka, Radio Z. Dobry wieczór. Gra o Głosy. Wspólny program Wirtualnej Polski i Radia Z. I jest Joanna Mucha. Trochę miała pani ubawu. Dobry wieczór. Tak? Dobry wieczór. Muszę powiedzieć, że zacne intro, tak? Bardzo dziękuję. A co pani się najbardziej podobało? Śpiewanie czy... No, bo generalnie całość była bardzo, bardzo taka przyjazna. Widzę, że co pani strzeliło do głowy, żeby tak śpiewać wtedy? My chcieliśmy zrobić coś na kształt szkoła kontaktowego, które miało być po tych wystąpieniach, które robiliśmy. Pamiętacie państwo, że był taki moment, w którym robiliśmy nasze wystąpienia tak jakby próbując nawiązywać do, nie wiem, do różnego rodzaju programów informacyjnych. To miało być satyryczne, tak? No, ale trochę... I miało być właśnie część satyryczna. Chyba. Nie wyszło. Nie wyszło. I to się będzie ciągle za panią... zafałszowałam. A co z tymi zarzutami prokuratorskimi? Bo dla nas historia się po prostu urwała w tym momencie. No, komisja regulaminowa zaakceptowała. W kwietniu tego roku, tak, dodajmy. Tak. No, wydała pozytywną opinię, jeśli chodzi o uchylenie immunitetu. I co się dalej z tym stało? Nic się nie stało. Niestety te zarzuty nie podlegają dyskontynuacji, czyli kolejny Sejm ewentualnie będzie mógł je nadal rozpatrywać. Tylko problem polega na tym, że wszczynać ponownie śledztwo można wtedy, kiedy pojawiły się jakiekolwiek nowe okoliczności. W tej sprawie nie pojawiły się żadne nowe okoliczności. Ta sprawa została umorzona przez prokuraturę, która była wtedy pod kierunkiem pana prokuratora Seremeta. W tej sprawie nie ma nic. Nie ma nic, do czego można byłoby się przyczepić. To dlaczego immunitet? Słucham? To dlaczego ten wniosek? Ten wniosek się pojawił dokładnie właśnie po tej sytuacji, o której państwo wspominaliście w intro, czyli po tym moim wyjściu z parasolką na mównicę sejmową, kiedy powiedziałam, nie boimy się was. Więc ja uważam, że to jest wniosek polityczny, który miał być jakiegoś rodzaju zemstą, tak jak ta zemsta jest stosowana w stosunku do innych posłów opozycyjnych. Więc myślę, że to miało taki cel, ale nie sądzę, żeby jakikolwiek sąd, który byłby niezależny, niezawisły, mógł podtrzymać tego typu zarzuty. Tam nic nie było. To jest program Gra o Głosy i liczą się też wasze głosy. Pani poseł będzie o to ostro walczyła. Przypominamy, że również możecie zadawać pytania pod numerem telefonu 321-321-321. To pani do naszej gościni, czy gościa? Gościni. Gościni. Możemy też i czekamy na odpowiedzi na pytanie, czy zgadzasz się z Joanną Muchą, a na to pytanie można odpowiadać na kanale Wirtualna Polska News. Cały czas czekamy na te głosy, a na koniec zobaczymy, ile procent naszych widzów i naszych słuchaczy z panią się zgadza. Zachęcam do głosowania. Jutro debata w TVP. Czym zabłyśnie Szymon Hołownia, szef Polski 2050 na tle Donalda Tuska i premiera Morawieckiego? Tak się składa, że ja pierwszy raz zobaczyłam Szymona Hołownię jako polityka podczas debaty prezydenckiej. Wcześniej jakby zupełnie nie kojarzyłam jego postulatów, nie kojarzyłam tego, z czym on idzie do polityki. Wydaje mi się, że dobrze sobie radzi w debatach. Wydaje mi się, że to, co ma dobrego, to, co ma do zaoferowania, to są autentyczne argumenty dotyczące programu, bo my się skupiamy jednak na kwestiach programowych, czyli autentycznie zapewne zaproponuje nasze rzeczy programowe, które cały czas jeszcze w tej kampanii nie zdołały się przebić. A może chcecie ukryć Władysława Kosiniaka-Kamysza, który obok Donalda Tuska mógłby się kojarzyć z rządami PO-PSL, z twarzą podniesienia wieku emerytalnego i mógłby zniechęcić wyborców? Prawie wszystkie sondaże pokazują, że Polska 2050 znacznie mocniej waży w tej koalicji. W sensie takim, że
Ja nie wiem, czy to nie jest wasze dobre samopoczucie, bo ja znam nie takie sądzę. Sondaże, ale w których szurujecie brzuchem po dnie. Ale są osoby nieznane opinii publicznej. Ale ja myślę o całościowym wyniku trzeciej drogi. Myślę, że tutaj zdecydowanie jakby Polska 2050 na ten wynik wpływa zdecydowanie w większym stopniu, więc wydaje mi się, że udział Szymona... Czyli wy macie więcej niż Kosiniak-Kamysz. To ile Kosiniak-Kamysz ma? Różne były sondaże. Znałam takie sondaże, które pokazywały, że PSL ma około 3%, cała reszta to jest nasz elektorat. W związku z tym wybór Szymona Hołowni jest automatyczny. To chyba działacze i rodziny PSL-owców to więcej niż 3%. Zobaczymy, bo pewnie też pokażą nam to głosy. Chociaż też zdajemy sobie sprawę z tego, że nasi działacze, którzy są mniej znani, mają trudniejsze zadanie. To tak delikatnie powiedziane, no delikatnie ale czy powiedziane. To nie jest jednak upokarzające dla was, że Donald Tusk teraz prosi o to, żeby na was głosować też? No? Dlaczego upokarzające? Donald Tusk, lider dużej partii ale traktuje zaraz, was, Donald Tusk zlitujcie się i zagłosujcie, nie. Żeby przekroczyli tak próg. Ja odebrałam tę wypowiedź Donalda Tuska w ten sposób, że powiedział głosujcie na tych, do których macie rzeczywisto serce, mięte, nie wiem, jakkolwiek tego nie nazwiemy. Powiedział, jak wierzycie w trzecią drogę, głosujcie na trzecią drogę. Jak wierzycie w lewicę, głosujcie na lewicę. Ja uważam, że to było absolutnie normalne. Ja też mówię ludziom, których widzę, spotykam teraz podczas kampanii wyborczej. Też jeśli mówią, że trzecia droga to niekoniecznie, to też im mówię, no to głosujcie w takim razie na koalicję, wtedy też nie mam z tym najmniejszego problemu. A jeśli opozycja jednak przegra te wybory, to w takim razie jak spojrzycie w lustro i w oczy wyborcom, jednak z sondaży wynikało, że większość wyborców opozycji oczekiwałaby jednej listy. Ta większość, która by się chciała znaleźć na tej jednej liście. Natomiast ta grupa, która się nie chciała znaleźć na jednej liście, jak najdalsza była od takiego pomysłu. I co więcej, ale to jest... mówimy o wyborcach. Ja mówię o wyborcach. Ja mówię o wyborcach. No, ale jeśli opozycja na przykład przegra wybory. Ja mówię o wyborcach, których dzisiaj spotykam na ulicach i którzy mówią, uwaga, bo znaczy jest bardzo wielu takich, którzy w ogóle dopiero wchodzą do polityki i nasza oferta ich zainteresowała. Ale też jest bardzo wielu wyborców, którzy mówią nie PiS i nie Platforma. I to też jest dla nich trzecia droga. Do was, wyborcy i to jest PiSu. Właśnie trzecia droga. Naprawdę chcę pani powiedzieć, że wyborcy PiSu przyjdą do Szymona Hołowni. Nie, ja powiedziałam, że są wyborcy, którzy mówią nie PiS i nie Platforma. I to są wyborcy, którzy naprawdę poszukują alternatywy. Lewica jest dla nich za daleko, to nie są ich obszary. Natomiast nasza oferta jest dla nich ciekawa. Mamy w sondażach w tej chwili, w różnych oczywiście 10, 11, 12, 13% nawet się zdarzyło w jednym sondażu, więc w dwóch sondażach, chyba 13,2%, jeśli dobrze pamiętam. Ja uważam, że nasz wynik będzie nawet lepszy niż te 13%, więc nie uważam, żeby to była... To lekceważące podejście do nas uważam, że jest bardzo nie w porządku w stosunku do tych ludzi, bo bez tych właśnie ludzi, bez tych naszych wyborców nie wygramy. Jeszcze jedno pytanie do pani, bo pani jest pierwsza na liście w Lublinie, a drugi jest Krzysztof Hetman, europoseł. Zakładam, że dostanie się. Jeśli trzecia droga wejdzie do Sejmu, to zakładam, że Krzysztof Hetman też do Sejmu się dostanie. Wtedy traci mandat europosła. I co pani w takim razie wtedy się przeflancuje do europarlamentu? To dodajmy jeszcze, że wtedy będę miała możliwość wejścia na jego miejsce. Tak, wszyscy to zrozumieli. Tak. Nie wiem, pani redaktor, nie wiem, nie robię takich scenariuszy. Ale nie wyklucza pani tego? Nie planuję tego. Ja zdecydowanie wolałabym zostać w polskiej polityce i to co do tego nie ma wątpliwości, ale różne scenariusze czasami w polityce trzeba rozważać różne opcje. Może powiedzmy tylko, dlaczego byłoby to możliwe, ponieważ w 2019 roku startowała pani z tej samej listy, co Krzysztof Hetman, bo to była koalicja europejska i miała pani drugi wynik właśnie po Krzysztofie Hetmanie. W związku z tym, jeśli on zniknie z europarlamentu, to pani może wejść na jego miejsce jako europosłanka. Tak, ale tak jak powiedziałam, raczej to jest mniej prawdopodobny scenariusz, bardzo mało prawdopodobny scenariusz, ale nie będę wykluczała, dlatego że czasami nie w polityce... Czyli być może Joanna Mucha jednak bierze europarlament. No, tym bardziej, że zarobki w europarlamencie są dużo bardziej przekonujące. To nie jest i nigdy nie była dla mnie podstawowe kryterium wyboru tego, co będę robić. Skoro TVP rozmawialiśmy i o pieniądzach, potężnych pieniądzach, to TVP tam się bardzo dobrze zarabia. Czy według pani po tym raporcie Najwyższej Izby Kontroli, po tym jak dowiedzieliśmy się, że topowe gwiazdy telewizji, no
rządowej, tak zwanej publicznej, na przykład państwowej, czy na przykład Danuta Cholecka, która miesięcznie może liczyć na 40-50 tysięcy złotych plus VAT, plus dodatki, jak wynika plus z tych umów, przede wszystkim powinna oddać te pieniądze, jeśli okaże się, że te wyceny były za wysokie. Trzeba bardzo dokładnie zbadać tę sprawę, dlatego że NIK pokazał też, czy te papiery, które się ukazały, nie wiem, czy to są nikowskie, czy z jakiegoś innego źródła, że ci prezenterzy mieli podpisanych po kilka umów. Jedna była taka mała, druga była znacznie większa i ta druga de facto dotyczyła tych samych zakresów odpowiedzialności, co ta pierwsza. Więc to trzeba będzie naprawdę bardzo dokładnie sprawdzić. A kto miałby to sprawdzać? No prokuratura, niezależna prokuratura. No czy tutaj po prostu nie zastosowano jakiegoś rodzaju oszustwa w postaci podpisywania kilku umów na ten sam zakres jakby działania. Więc niezależna prokuratura, niezależne sądy. Ale nie wyklucza pani, że te pieniądze powinny zostać zwrócone, jeśli były nienależnie wypłacone, jeśli wyceny były zbyt wysokie, czy nie? Czy w ogóle nie ma o czym dyskutować? Tym się musi zająć prokuratura i sąd. To nie politycy powinni o takich rzeczach decydować. I mamy pierwsze pytanie od słuchacza, czy też słuchaczki, nie wiem. Bardzo prosimy. Halo, halo. Jakim ministerstwem w rządzie jest pani zainteresowana po wygranych wyborach? Nie tworzę tego typu scenariuszy. Naprawdę wiem, że państwo wszyscy uważacie, że my chcemy iść do polityki, czy jesteśmy w polityce po to, żeby sprawować funkcję ministerialną. Trochę jest w tej polityce. Tak, 2 lata byłam ministrą. Myślę, że zrobiłam kawał dobrej roboty, bo to był czas euro, przypominam, to był czas, kiedy trzeba było skończyć Stadion Narodowy, to była duża reforma sportu powszechnego i sportu wyczynowego. Nie robię w tej chwili żadnych tego typu planów. Czyli nie będzie odpowiedzi, czyli słuchacz się nie doczeka odpowiedzi. No bo naprawdę nie mam żadnych scenariuszy no, tego typu. Ministerstwo będzie, ale jeśli chodzi o TVP, to w takim razie jak to naprawić? No bo teraz słyszymy często od polityków opozycji, że to jest szczujnia, że to jest telewizja propagandowa, tu propagandowa rządu, etc. Można by to mnożyć. Wiele padło określeń pod adresem Telewizji Polskiej. W takim razie co zrobić? Jestem w trochę trudnej sytuacji, bo wszyscy robimy plany dotyczące tego, w jaki sposób zreformować media. Natomiast niektórych z tych planów, zresztą to samo mówił Donald Tusk ostatnio, nie powinniśmy zdradzać, żeby nie dać jeszcze czasu PiS-owi na to, żeby zabezpieczył pewne możliwości ruchu. Czyli wiem, ale nie powiem. Powiem tylko tyle, że jedną z najważniejszych instytucji, która w tej chwili decyduje o tym, w jaki sposób kształtowane są media, jest instytucja, która jest niekonstytucyjna i której nie ma w ogóle w porządku prawnym. Mówimy o Radzie Mediów Narodowych. W związku z tym tutaj wydaje mi się, że jest dość tak naprawdę prosta metoda i prosty sposób. Trzeba na to, ją po żeby, prostu zlikwidować, tak? Na to, żeby tę reformę przeprowadzić. A może chcecie po prostu wsadzić tam innych ludzi i stworzyć taką TVP, tylko w drugą stronę? Nie. Ale regulatorem rynku jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji umocowana w konstytucji. Mamy opracowany plan dotyczący mediów publicznych. Adam Rudawski, nasza dwójka w Szczecinie, były szef radia, publicznego radia w Szczecinie, opracował dla nas plan dotyczący reformy mediów publicznych. Chcemy odpolitycznienia, odpartyjnienia mediów publicznych. Chcemy, żeby politycy nie mogli się do mediów publicznych w żaden sposób dotykać. Te pomysły były krytykowane, ale musimy iść dalej. Dodam tylko, że nasi widzowie cały czas mogą odpowiadać na pytanie, czy zgadzasz się z Joanną Muchą, kanał Wirtualna Polska News na YouTubie. A teraz jeszcze inny temat. Jakie jest stanowisko Polski 2050 w sprawie wojny w Izraelu? Trudno mieć stanowisko po 2 dniach wojny. Sytuacja jest na pewno poważna. Możemy mieć przypuszczenia dotyczące tego, że ta sytuacja jest w jakiś sposób inspirowana przez Rosję, bo to wydaje się w tej chwili oczywiste. Natomiast polska dyplomacja, której nie ma, powinna dzisiaj przede wszystkim działać na rzecz tego, żeby ściągnąć do Polski Polaków, którzy znaleźli się w Izraelu. Słyszymy o Herkulesach, które lecą po Polaków. I którzy właśnie nie są w stanie... Ukazuje się z kolei jakieś informacje pisane przez Polaków, którzy mieszkają w Izraelu, że na przykład od rana nie działała w ogóle infolinia, znaczy w ogóle nie było telefonu w ambasadzie były nieczynne. Dlatego mówię, to są absolutne podstawy i pierwszego dnia, kiedy zaczyna się tego typu
konflikt zbrojny. Polska dyplomacja powinna robić wszystko, co w jej mocy, żeby ewakuować Polaków. Nie widzę takich działań na tę chwilę. Ale co będzie dalej generalnie? Jak na przykład to wpłynie na konflikt w Ukrainie? No bo już słyszymy, że Ameryka tutaj deklaruje pomoc militarną dla Izraela. Zresztą już chyba nawet płynie. Z całą pewnością ta sytuacja odciąga uwagę Stanów Zjednoczonych od konfliktu w Ukrainie. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Dlatego uważam, że być może było to w jakiś sposób inspirowane, w jakiś sposób to wyposażenie, które ma Hamas dzisiaj, jakoś tak odstaje od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Więc można mieć wrażenie, że tutaj jakaś inspiracja była, ale to są dwa dni. Pytanie w tej sprawie. Czy Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna zostać zwołana? Czy sytuacja jest na tyle poważna, żeby tuż przed wyborami prezydent zwołał takie posiedzenie? Powinna zostać zwołana, tak jest. Jeszcze w tym najbliższym tygodniu? Jeszcze w tym najbliższym tygodniu. Tak naprawdę tak szybko, jak to jest możliwe. Są pierwsze wyniki ankiety. Zobaczmy, tam było. Przed chwilą ona była wyświetlona. I teraz proszę bardzo, 45% jest na tak, 55% na nie. To odpowiedź na pytanie, czy zgadzasz się z Joanną Muchą. No nieco mniej niż połowa jest na tak, nieco ponad połowa na nie. A teraz posłuchajmy, co o Joannie Musze uważają mieszkańcy Lublina. Joanna Mucha, czy pan kojarzy? Tak, bo minister sportu, tak. Joanna Mucha, pan kojarzy? Tak. Jakie zdanie, co pan myśli? Bardzo fajna, sympatyczna kobieta, młoda przede wszystkim. A stawiamy na młodość. Oprócz tego, że była ministrem, to jak to się mówi, nie przyczyniła się, nie pomogła Polsce w żaden sposób. Jedna z gorszych ministrów, jaka była w ogóle. Nie minister, tylko ministra. Czy pani kojarzy taką posłankę jak Joanna Mucha? Tak, jak najbardziej. Co pani o niej sądzi? Ona jest stąd. No przyznam, że jej nigdy osobiście nie widziałam. Innych posłów widuję często, ponieważ chodzimy non-stop na spacery. Jej jeszcze nigdy osobiście nie widziałam, więc nie jestem w stanie dużo powiedzieć. No ale jak jest piękną kobietą. Czy coś pani poseł zrobiła dla ziemi lubelskiej? No ja nie wiem, nie orientuję się właśnie, nie znam tej pani, ale mi się zdaje, że chyba nic nie zrobiła. No nie ma pani tam dobrej prasy. No w ogóle jakoś nie widać pani tam na ulicach. No, mieszkanka mówi, że nigdy tam pani nie widziała. Bardzo się dziwię, dlatego że w tym miejscu, gdzie było nagrywane ten wywiad, przez bardzo długi czas miałam dwa biura poselskie tuż obok, więc ja tam naprawdę bardzo często bywałam, bo w biurze poselskim tak rzetelnie i porządnie dyżuruję. No może się po prostu nie spotkałyśmy, ale jest też tak, muszę to państwu powiedzieć, że jeśli jestem w jeansach i w t-shircie, to mnie ludzie bardzo często nie poznają. Naprawdę, jeszcze do tego bejsbolówka i ciemne okulary, no to już w ogóle nie wiadomo, że to jest Joanna Mucha. No i dobrze. Też tutaj jeden z Lublinian. A co zrobiłam, może powiem, a mam szansę powiedzieć, czy nie mogę? No, myślę, ale, że jeszcze w trakcie dyskusji. Jeszcze będzie, była pani tak? Kiepską ministrą, tak tu mówił jeden. Trzeba będzie nadrobić chyba w bezpośredniej rozmowie, bo teraz czas na quiz o regiony. No ciekawa dobrze, jestem, kto by z Lubelaków rozwiązał ten quiz, no ale dobra, spróbujmy. Sprawdźmy, zobaczymy, czy pani da radę. Gdzie rósł lubelski baobab? A. Na Placu Rybnym, B. Na Placu Litewskim, czy C. W Ogrodzie Saskim? Na Placu Litewskim, oczywiście stałe miejsce spotkań Lublinian. Niestety ta lipa nam się niestety była w złym stanie, ale teraz na jej miejscu rośnie. A to ja teraz zawsze myślałem, że to była topola, ale to może jestem prawie pewna, że to była lipa. Nie, do 2017 rosła tam topola czarna. Topola czarna, tak? Tak, a sprawdźmy, czy to jest właściwa odpowiedź, tak? To była właściwa odpowiedź, tak? Tak. Właściwa plac odpowiedź, tak jest, zgadza się. No to jeszcze jedno pytanie z tego zakresu. Co to jest lubelski ziutek? A. Jeden z lubelskich koziołków, B. Zabytkowy trolejbus i C. Maskotka żużlowej drużyny Motor Lublin. Wydaje mi się, że chodzi o zabytkowy trolejbus, ale na 100% nie jestem. Czyli B. B. No to zobaczymy, czy to jest prawidłowa odpowiedź. A, B, C. Pani poseł brała B i to jest prawidłowa odpowiedź. Zabytkowy trolejbus to jest ziutek właśnie wykorzystywany obecnie. A jechała pani kiedyś tym ziutkiem? Nie, nie zdarzyło mi się, chociaż trolejbusami często. Ale ziutkiem akurat nie. To zobaczymy, jak pani pójdzie z wiedzą z programu Polski 2050. Super. Kolejny tekst. Super.
Po ilu dniach oczekiwania do lekarza specjalisty NFZ ma zwrócić pieniądze za wizytę prywatną według propozycji trzeciej drogi? 60. A po 60, B po 90 czy C po 120? Po 60. Odpowiedź padła, sprawdzamy, zaznaczamy, zgadza się, taka jest poprawna odpowiedź. I drugie pytanie, do ilu procent Polska 2050 postuluje zmniejszenie opodatkowania VAT, towarów i usług obciążonych obecnie stawką 23%? A 21%, B 20% i C 19%, która odpowiedź jest prawidłowa? Szczerze mówiąc, A, B, czy C? Nie wiem, w którym miejscu była ten akurat postulat, ale spróbuję odpowiedź C 19%. No i zobaczmy, czy to jest prawdziwa odpowiedź, czy to jest A, B czy C? No i to nie jest dobra odpowiedź, bo dobra odpowiedź to jest 20%. 26. strona programu Plan dla Gospodarki, jak zapewnić dobrobyt w XXI wieku. Zastanawiałem się, na ile to uszczupli dochód do budżetu. Macie to policzone? Nie jestem w stanie tego przywołać z pamięci. To jednak jest, to wymaga po prostu dość skomplikowanych obliczeń, natomiast nie zapamiętuję tych wszystkich cyfr w głowie. Czyli tak po prostu jest taka obietnica, ale jakie koszty, to tego nie wiemy. No. Ale to odważnie, brawurowo. Wszystko jest zapisane. Ale gdzie jest zapisane? W naszym programie. Ale, no ale tam jakoś nie doczytaliśmy. Tak, ja też nie widziałem. Dlatego pytamy, bo tam nie było żadnej. Nie jestem w stanie z głowy naprawdę za dużo, aż tylu liczb w głowie nie jestem w stanie utrzymać. Pani poseł, czy wie pani, gdzie dzisiaj o głosy walczył Władysław Kosiniak-Kamysz? Jutro będzie w Przysusze, ale dzisiaj wiem. A dzisiaj nie wiem. Dzisiaj miałam dość zajęty dzień, więc nie sprawdzałam. To ciekawe, bo był w Lublinie u pani. A tak, rzeczywiście. Zastanawiam teraz się, dlaczego pani tam nie było. Osobne w ciągu kampanie mają, tak, no to nie słyszałeś. To nie jest rzeczywiście był w Lublinie, był z naszymi kandydatami. Ale czy to nie jest trochę wstyd, żeby jedynka w Lublinie nie wiedziała, że jeden z liderów trzeciej drogi tam był? Przyznaję się, powinnam była wiedzieć. Rzeczywiście, tak jak mówię, przypomniałam sobie, że moi współpracownicy, moi współkandydaci pokazywali zdjęcia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Gdzieś umknęło. A no ostatni dzień będzie pani spędzała właśnie w swoim okręgu wyborczym? Zdecydowanie tak, jak w poprzednie tygodnie kampanii. To tych relacjach w trzeciej drodze już za chwilę dalej porozmawiamy w naszej internetowej części. Zobaczymy, jak to jest, że kandydaci nie wiedzą, gdzie są liderzy. A tym samym żegnamy już słuchaczy Radia Z, ale to nie znaczy, że się żegnamy, bo teraz jesteśmy w telewizji Wirtualna Polska, na portalu Wirtualnej Polski, na radioz.pl, więc zostańcie z nami, Gra o głosy. Gościem jest Joanna Mucha, Polska 2050, wiceprzewodnicząca tej partii. Gra o głosy. Wspólny program Wirtualnej Polski i Radia Z. Ja tylko powiem do wydawcy. Drogi wydawco, nie musisz tak krzyczeć nam do ucha. Naprawdę, po prostu krzyczysz tak, że ja za chwilę stąd wyjdę. To jest program Gra o głosy. Naszym gościem cały czas jest Joanna Mucha. To ja dopytam, jak to jest, że w trzeciej drodze Polska 2050 na swojej stronie pokazuje tylko własnych kandydatów z pominięciem kandydatów PSL-u? Aż tak się nie lubicie? Nie, jesteśmy dwiema partiami politycznymi. Startujecie razem. Tak, startujemy jako koalicja, ale tak jak PSL działa na rzecz swoich kandydatów, tak Polska 2050 promuje swoich kandydatów i ja zdecydowanie i jednoznacznie powiem, że będę promowała do ostatniego dnia naszych kandydatów na listach, tych, którzy mają szansę wziąć mandat, bo każde z tych ugrupowań stworzy swój własny klub w Sejmie. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. W związku z tym oczywiście zależy nam na tym, żeby to nasi kandydaci weszli do Sejmu. To jest oczywiste. A ile mandatów można zdobyć dzięki liście właśnie trzeciej drogi w Lublinie? Tak. To jest 15-mandatowy okręg wyborczy. Sondaże w tej chwili mówią o jednym lub dwóch mandatach dla Polski 2050. W sąsiednim 12-mandatowym okręgu jeden lub dwa mandaty również są do zdobycia. Mamy kolejny telefon, więc posłuchajmy. Nie wiem, czy to słuchacz, czy słuchaczka, widz, czy widzka. Bardzo proszę. Czym ona się kierowała, że wyszła z PO i poszła do pana Hołowni? Bardzo konkretne pytanie, prosimy o konkretną odpowiedź. A była w platformie prawie 20 lat? Czy 18, jest, tak. Prawie 20, tak. Tak. Od 2003 roku. No, bardzo długo, mentalnie nawet 20 pewnie byłoby. Bardzo prosty argument mnie przekonał. W jakimś momencie po prostu doszłam do wniosku, że Platforma sama nie wygra z PiS-em.
I to był ten absolutnie najważniejszy argument, po którym zdecydowałam przejść do Polski 2050. O co chodzi? Ale to było przed powrotem Donalda Tuska. A podjęłaby Pani inną decyzję, gdyby wcześniej wrócił Donald Tusk na przykład? Została Pani w Platformie? Nie, z prostego powodu. Ja cały czas w Platformie mówiłam, że z populistami nie wygrywa się byciem antypopulistą. Tak? Nie wygrywa się bycie antypisem. To nie wystarczy. Z populistami można wygrać wyłącznie wtedy, kiedy przedstawia się alternatywną wizję państwa. I mówiłam o tym w Platformie naprawdę przez bardzo długi czas, odbijając się od ściany i nie znajdując zrozumienia. Natomiast Polska 2050 to jest dokładnie ta partia, która pracuje głównie nad programem. My mamy do najdrobniejszych szczegółów rozpisane rzeczy. Dlatego mogę czegoś nie pamiętać. Ale to jest naprawdę bardzo skrupulatna praca nad programem, nad właśnie alternatywną wizją Polski. Dobrze, a Platforma nadrobiła Pani te błędy, czy nie? Tak bardzo krótko, znaczy, bardzo ja nie proszę. Mam nic przeciwko temu, co robi Platforma, dlatego że Platforma zagospodarowuje elektorat, którego jakby podstawową emocją jest bycie antypisem, tak? Ale ja uważam, że jest bardzo duża część elektoratu wśród Polaków, dla których to jest niewystarczające, że poza bycie antypisem trzeba jeszcze mieć ofertę. I my to robimy. Chcą wiedzieć, jak chcecie zmieniać Polskę. Dobrze, to teraz mamy pytanie do Pani, które zada Pani jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości, który też startuje z tego okręgu, bodajże z 5. miejsca, i jest to Artur Soboń. Wiceminister finansów. No, oczywiście. Droga Joanno, wiem, że dzisiaj nie jesteś w Platformie, jesteś w Polsce 2050, ale tam jest choćby generał Różański, który odpowiadał za haniebny dla mieszkańców naszego regionu, dla mieszkańców Świdnika pomysł importowania śmigłowców z Francji zamiast kupowania tych śmigłowców tutaj w Polsce, w Świdniku. Jaką dajesz gwarancję dzisiaj, że nie wrócimy do historii zakupu importowanych śmigłowców z Francji zamiast zakupów w Świdniku, szczególnie, że posłowie Platformy jak jeden mąż chodzą ze ściągawką, jak to karakale, to był najlepszy wybór dla polskiej armii. Panu ministrowi Soboniowi radziłabym, żeby tak nie szarżował, dlatego że jak się uda do Świdnika, znaczy on jest ze Świdnika, ale jeśli się uda do zakładów w Świdniku, to zapewne nie będzie aż tak zadowolony ze swojej wypowiedzi, bo w Świdniku nie ma jakiegoś wielkiego zadowolenia z powodu tych zamówień, w szczególności dlatego, że przez 8 lat te zamówienia się nie pojawiały, one się pojawiały dopiero ostatnio. Ja sama uczestniczyłam w posiedzeniach parlamentarnego zespołu lubelskiego, kiedy zaproszono nas do Świdnika i kiedy miano olbrzymie pretensje właśnie do rządu PiS ze względu na to, że tych zamówień nie było. Natomiast pan generał Różański, uważam go za jednego naprawdę z najlepszych dowódców w polskiej armii i uważam, że naprawdę jest jednym z największych specjalistów, jeśli chodzi o dowodzenie polską armią. Tylko przypomnę, że cały czas możecie do nas dzwonić i zadawać pytania naszej gościni. 321-321-321 to jest telefon do Radia Z. I kanał Wirtualna Polska News też przypominamy, tak, i też czekamy na głosy. Tak, i porozmawiamy jeszcze o tym, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli ten stępiony, liberalny pazur, bo Pani była w lewym skrzydle Platformy Obywatelskiej, tak Pani była klasyfikowana, a tutaj nagle mówi Pani kobietom: referendum, niech wszyscy się wypowiadają w referendum na temat prawa aborcyjnego. Odpowiedź jest nieprawdopodobnie prosta i oczywista. A jak zrobić liberalizację ustawy aborcyjnej i doprowadzić do tego, żeby Pan Prezydent podpisał tę nowelizację? Nie wszyscy z naszych widzów wiedzą, że proces nowelizacji ustawy kończy się podpisem prezydenta. Jeśli podpisu prezydenta nie ma, nie ma liberalizacji ustawy aborcyjnej. Mogę się założyć z Państwem. Do Trybunału Konstytucyjnego. Mogę się z Państwem założyć, że Pan Prezydent nie podpisze ustawy liberalizującej. W związku z tym referendum jest jedyną szansą. Jedyną szansą na to, żeby taka liberalizacja zaszła, dlatego że referendum jest wiążące dla pana prezydenta. Jeśli referendum, nie sądzę, myślę, że jeśli referendum miałoby proste pytanie referendalne i na podstawie tego prostego pytania referendalnego sporządzona zostałaby ustawa, to prezydent naprawdę nie może jej wtedy nie podpisać. Więc no to tak, jest po ale prostu, to, pani mówiła, to że jest będzie pragmatyczne. Pani przekonywała Szymona Hołownię do liberalizacji prawa aborcyjnego, jakoś się nie udało przekonać. Szymon Hołownia. Listę Artura Dziambora, człowieka, który podpisał się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego i za zaostrzeniem. Tak, Szymon Hołownia ma swoje poglądy. Dziambor tego żałuje? Tak.
I mówił o tym publicznie, więc i pisał o tym na swoim Facebooku, więc to nie jest nic nowego, a to nie jest coś, co pierwszy raz się pojawia gdzieś w otoczeniu publicznym. Szymon Hołownia ma swoje poglądy, ale Szymon Hołownia mówi tak, bo rozmawiałam z nim na ten temat. Wiem, że ludzie są za liberalizacją. To nie ja mam decydować, to ludzie mają zdecydować. Co więcej, jak patrzymy na badania opinii publicznej, ludzie chcą referendum. Chcą, bo nie wierzą politykom w to, że tę sprawę załatwią. I ja szczerze mówiąc też nie wierzę, bo jestem w 16 lat w Sejmie i nie wierzę, że politycy to załatwią. Ale to nie wierzy pani na przykład, że, no bo to jest też postulat na przykład Koalicji Obywatelskiej, to nie wierzy pani, że Koalicja Obywatelska by to doprowadziła do końca? Jak Koalicja Obywatelska skłoni pana prezydenta Dudę do podpisania ustawy? No, nie wiem jak. Niektórzy mówią, że mu jednak nie widzę, żeby były tego typu argumenty, więc w naszym przekonaniu po pierwsze ludzie chcą referendum, po drugie referendum z pragmatycznego punktu widzenia jest jedynym rozwiązaniem, żeby do tej liberalizacji mogło dojść. No to w takim razie co zrobić z kartą referendalną przy tych wyborach? Najlepiej nie brać jej, nie pobierać. Że referendum to jest właśnie ten instrument obywatelskiej demokracji, a tutaj mamy nie brać to jest, tego. Nie, przepraszam bardzo. Musimy odróżniać instytucje prawdziwe od nieprawdziwych. A to jest nieprawdziwa? To jest atrapa referendum i wszyscy o tym wiemy. PiS zmienił bardzo wiele instytucji polskiego państwa w atrapy. Trybunał Konstytucyjny, KRS, media publiczne, masę innych instytucji. Teraz zmienia instytucję pod tytułem referendum, również w atrapę tej instytucji. Więc jeśli chodzi o to referendum, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jeśli możemy sobie na to pozwolić, nie brać karty referendalnej, jeśli z różnych powodów nie możemy sobie na to pozwolić, oddać nieważny głos. Dobrze, to jeszcze jeden ważny temat, ważny i myślę dla rodziców i dla najmłodszych widzów, czyli Pandora Gate, afera pedofilska w polskim internecie wśród twórców YouTube'a. Czy według pani... Tych najpopularniejszych zresztą okazało tak, się. Czy państwo zareagowało właściwie w tej sprawie? Nie, państwo w ogóle nie zareagowało, bo państwo nic nie wiedziało premier o tej się aferze. Wypowiadał w tej sprawie. Ale to w takim razie, to mamy inwigilować państwo, internet? Nie. Od tego jest państwo polskie, żeby mieć narzędzia do tego, żeby sprawdzać, co się dzieje po prostu. Ale w jaki sposób? Proszę mnie nie pytać o techniki operacyjne policji, która powinna była namierzyć tego typu sytuacje. Państwo polskie nie zrobiło nic, państwo polskie tylko i wyłącznie wyborczo zareagowało w postaci, nie wiem, pana Mateusza Morawieckiego i może jeszcze Zbigniewa Ziobry na zasadzie zbierania sobie jakby profitów politycznych z tej sytuacji. Państwo polskie nic nie zrobiło, a co powinno zrobić? Dać dzieciom dobrą edukację. Właśnie taką, która zabezpiecza przed cyberprzemocą, nie zrobią tego rodzice, bo rodzice nie mają zielonego pojęcia, z jakimi jakby sytuacjami w internecie dzieci się spotykają. Nie zrobią tego, więc to musi być państwo. Po drugie, państwo musi być, edukacja musi być na tyle elastyczna, żeby reagować na tego typu sytuacje. W Wielkiej Brytanii, pamiętacie państwo, była taka sytuacja, kiedy chłopiec się podduszał i niestety skończyło się to jego śmiercią. Natychmiast po tej sytuacji państwo w Wielkiej Brytanii zorganizowało cykl dla dzieci szkoleń. Jeden, tak mówiąc, edukacja, dwa kroki. Tak? Co tak, zrobić? Mamy edukację. Co jeszcze? Państwo to nie jest dwa kroki. Państwo to jest synergia. Państwo to jest system. Ale to dobrze policja, brzmi teraz. Nie da się tego zrobić. Czy edukacja to załatwi? Policja, prokuratura, edukacja. A te trzy elementy są niezbędne do tego, żeby sobie z tym problemem pojawić. W takim razie policja? W takim razie powinna była sprawdzać korespondencję internetową tych influencerów, czy też youtuberów, powinnam powiedzieć. Policja ma narzędzia do tego, żeby wychwytywać słowa kluczowe. Skoro jest w stanie wychwytywać słowa kluczowe, nie jest w stanie, bo nie wiemy tego w Polsce, ale teoretycznie w innych miejscach na świecie jest w stanie wychwytywać słowa kluczowe, że przeczesuje internet, dotyczące terroryzmu, to powinna też być w stanie sobie z tym problemem poradzić. Tylko to musi być system, to musi być synergia między różnego rodzaju instytucjami państwa. Państwo to nie są oddzielne i pojedyncze oddziaływania. To jest zestaw oddziaływań i dopiero wtedy to zaczyna Komisja działać. Komisja do spraw badania przypadków pedofilii nie ma przewodniczącego, nie działa. Czy jeśli opozycja dojdzie do władzy, to zlikwidujecie tę komisję, czy ona będzie działała dalej?
Uważam, że powinna działać dalej, bo ona ma specjalne zadania. Na przykład powinna opracować raport dotyczący na przykład tych osób pedofilów, które już nie zostaną skazane, bo na przykład nie żyją, ale powinny w tym raporcie się znaleźć. W moim przekonaniu powinna działać, ale to nie jest absolutnie wystarczające narzędzie. Grupa prokuratorów w Prokuraturze Krajowej, która będzie się zajmowała wyłącznie tym zadaniem, plus grupa policjantów, którzy również będą wyspecjalizowani właśnie w tym działaniu. Czyli pani zdaniem państwo tutaj zawiodło. Państwo zawiodło. Teraz mamy jeszcze kolejny telefon od słuchacza. Chyba słuchacza. Zabierzecie trzynastkę, czternastkę dla emerytów, rencistów. No to jest akurat temat, który emerytów, rencistów bardzo interesuje. Czy trzynastka, czternastka zostaną, czy też po prostu Polska 2050 postuluje, żeby to zlikwidować, odebrać te świadczenia? W moim przekonaniu powinny zostać. Powinny zostać tak, jak powinno zostać 500+. Uważam, że one po prostu już na tyle zakorzeniły się w naszym państwie, że powinny zostać. Ale czy natomiast my, się rozrzucania pieniędzy z helikoptera? Byliśmy przeciwni temu, żeby w trakcie kampanii wyborczej nakręcać licytacje. I mówiliśmy o tym w sposób absolutnie jednoznaczny. Nakręcanie licytacji w trakcie kampanii wyborczej skończy się Grecją. Skończy się czymś, czego naprawdę nie chcemy. Więc uważaliśmy, że o tego typu programach mówimy. Jeszcze raz to powiem. Chcę, żeby zostały. Ale o ewentualnych ich waloryzacjach należy rozmawiać wyłącznie wtedy, kiedy już bierze się odpowiedzialność za państwo, ale na pewno nie w trakcie kampanii wyborczej. Czyli tak jak, nie wiem, Beata na pewno też zauważyłaś, pani posłanka mówi o 500+, czyli tak. 800+, uchwalone od nowego roku. To jest zły pomysł. To jest zły pomysł i jest możliwe, że z tego być może się wycofacie. Dobrze to rozumiem? Te 300 zł różnicy. Wie pan, podejmowanie dzisiaj decyzji albo odpowiedź na tego typu pytania w momencie, kiedy my mamy zerową wiedzę na temat finansów publicznych, jest kilka funduszy poza budżetem. Wiedzieć, co chcecie zrobić? Czy chcecie utrzymać tylko 500+, czy godzicie się na 800+? Musimy dowiedzieć się, jak wyglądają księgi państwa. Tak, kasa znaczy, państwa. Znaczy, że wiem, że jest daleko idąca nieufność wobec tych oficjalnych danych, które prezentuje rząd, tak? Mamy de facto drugi budżet poza budżetem w różnego rodzaju funduszach. Od polityków Prawa i Sprawiedliwości, że to wszystko można sprawdzić. Tutaj nie ma nic, że tak powiem, do ukrycia. Fundusz covidowy, który ma zadłużenie powyżej 100 miliardów, jeśli dobrze pamiętam, i który jest w dyspozycji wyłącznie pana premiera. Czy to jest normalne państwo? Czy my żyjemy w państwie, które tak powinno gospodarować pieniędzmi, że setkami miliardów złotych gospodaruje jednoosobowo premier Morawiecki? To jest horrendum, to jest nienormalne. Wracając do waszego programu, bo pani mówiła, że tam wszystko jest szczegółowo opracowane i tak dalej, no więc ja chcę się dowiedzieć, bo tutaj tych szczegółów nie ma, no jak chcecie doprowadzić do tego, żeby w każdym mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców była kolej? Pani, ile jest w ogóle takich miast? Jest ta liczba podana w naszym programie, ale w tej chwili nie pamiętam. Właśnie nie. Chcemy przede wszystkim otworzyć te dworce, które zostały zamknięte przez ostatnie 30 lat. Płońsk, z którego pochodzę, jest przykładem takiego miasta, gdzie nie ma kolei, a była. I można było koleją dojechać do Warszawy, zamiast stać 2 godziny w korku. Oczywiście, że chcemy jakby przełożyć tę wajchę z budowy autostrad na budowę kolei. Natomiast oczywiście zdajemy sobie sprawę, że zostaną takie miejsca, gdzie to doprowadzenie kolei będzie trudne, ale tam zapewnimy komunikację publiczną. Ale to jest program na ile? Na 10 lat? Na 15? Ale dlaczego to ma być niemożliwe? A jaki horyzont czasowy? No bo to nie nastąpi w ciągu jednej kadencji. Oczywiście, że to jest horyzont, znaczy tego się nie da zrobić w trakcie jednej kadencji, ale my mówimy o tym, że my chcemy zmieniać Polskę na pokolenie, a nie na kadencję. I to jest nasza perspektywa. Jesteśmy Polską 2050. Wiemy, do którego momentu zmierzamy. Ale trudno nas z tego rozliczać, bo nie wiadomo kiedy tak naprawdę. To się dokona. No. Dobrze, ale dokładnie wiemy, jaki jest kierunek. A kierunek jest taki, że jeśli nie wyjdziemy z prywatnych samochodów, nie przesiądziemy się do komunikacji publicznej, to zginiemy w tym smogu. Wszyscy. 50 tysięcy ludzi rocznie umiera ze względu na smog. Czy my naprawdę chcemy, jesteśmy najbardziej zatrutym państwem w Europie? My tylko pytamy o konkrety, jak to zrobić.
I odpowiedzi no na razie nie ma. Nie słyszymy. Ale to są po prostu inwestycje, które trzeba, tak jak mówię, wajchę przełożyć z wydawania tych miliardów złotych na drogi autostrady. 10 tysięcy mieszkańców to jest kolej. Ponad 30. Do tego jeszcze dochodzą kolejne, gdzie nie ma kolei, ale w tych miastach mieszkają ponad 30 tysięcy mieszkańców albo ponad 15 tysięcy mieszkańców. To są kolejne, więc takich miast jest 100-120. Najpierw trzeba odblokować te dworce, które istnieją, te połączenia, które są, a które po prostu przestały być obsługiwane ze względu na to, że do tej pory państwu się wydawało, że to się nie opłaca. Otóż ja uważam, że to się jak najbardziej opłaca, bo opłaca się to, żeby ludzie mogli dojechać komunikacją publiczną, a nie Platforma Obywatelska stali. Jednak błądziła, no bo Platforma Obywatelska przede wszystkim inwestowała w autostrady. Wie pani, ale ja jak byłam w Platformie Obywatelskiej, też nie interesowałam się na przykład sprawami klimatu, bo to był temat, który jeszcze nie zdążył wejść na agendę, mówiąc brzydko, tak? Sprawami klimatu zaczęłam się interesować mniej więcej w 2017 roku. Rzeczywiście uważam, że jako cała klasa polityczna rzeczywiście nie zauważyliśmy pewnych zmian, które są niezwykle istotne. I tutaj sprawdźmy, jak z tymi pani odpowiedziami zgadzają się, czy też nie zgadzają się nasi widzowie i słuchacze wcześniej. Czy zgadzasz się z Joanną Muchą? 46% tak, 54% nie, czyli jeden punkt procentowy uzyskałam. Na plus. Tak, ale walka cały czas trwa. Tak jest. A teraz co? Tak czy tak? Tak czy tak. Jako premier Szymon Hołownia czy Donald Tusk? Krótka odpowiedź. Nie ma takiej odpowiedzi. No jak? No to są rozmowy dotyczące koalicji. Nie ma takiej odpowiedzi. Oczywiście wolałabym Szymona Hołownię w tej roli, ale zobaczymy, jak się ułożą rozmowy koalicyjne. Czyli zamyka pani sobie ścieżkę powrotu do Platformy. Trzecia Liga Hokeja czy Super Puchar Polski? Którą wpadkę by pani wymazała? To jest bardzo zabawne, bo super Puchar Polski to był żart autoironiczny, który powiedziałam na swój temat i który został przedstawiony jako moje poglądy. Natomiast jeśli chodzi o trzecią ligę hokeja, to interesuje się pan piłką nożną? Ile jest lig zawodowej piłki nożnej? Ale ja tak niespecjalnie, ale polecam sportu. Świetny film jest o Beckhamie, ale, naprawdę. Ale obstawiam, że żaden z moich poprzedników nie wiedział, ile jest lig. Czyli to przez hokeja. To, że pani była kobietą, uważa pani, że myślę, że tak. Biegniemy dalej. Koncert na PGE Narodowym. Madonny czy Dawida Podsiadły? Tak czy tak? Krótka piłka. Nie ma to tamto. Dawida Podsiadły. O, czyli to jednak był błąd, ta Madonna. Sojusz z Konfederacją czy trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości? Nie będzie takiej potrzeby. Opozycja będzie miała większość wystarczającą. Program Lewicy czy program Koalicji Obywatelskiej? Są elementy w jednym i w drugim, które są dobre. Ale gdyby miała pani wybrać, tak czy tak? Ale nie da się. Znaczy to nie są pytania, na które można odpowiedzieć tak czy tak. Nie ma takiej możliwości. Rząd Donalda Tuska czy rząd Ewy Kopacz? Ze względu na swoje własne uczestnictwo rząd Donalda Tuska. Lekcje religii czy etyki? Etyki. Mur na granicy z Białorusią zostawić czy rozebrać? Zostawić, dokładniej zabezpieczyć. A co mówiła Polska 2050 taka była? Tak? Zostawić. Tak? Głosowaliśmy przeciw ze względu na procedury, które były związane z budową. Zero przetargów, 2 miliardy złotych wydane bez żadnej kontroli. Nie można głosować ale za taki. Ale to już nie będzie. No dobrze, no to teraz przyszedł czas na losowanie. Jak mówimy, lecimy w kółki. O co będzie? Co my będziemy losować? Proszę wylosować. Tak, jedną, otworzyć, przeczytać pytanie, powiedzieć przede wszystkim, jaki to ma numer, ten to pytanie i odpowiedzieć na nie. Szczerze. No nie wiem, zobaczę. Tylko szczerze. Czy żałuję, że wycofałam się z wyborów na szefa Platformy Obywatelskiej? Nie, nie żałuję. To było od początku zaplanowane, bo taki uważałam... Było to powiedziane wprost w mediach. Ta informacja pojawiła się w mediach, dlatego że mi bardzo zależało na tym, żeby Borys Budka jako kandydat dotrwał do końca tych wyborów, a miałam głębokie wrażenie, że gdyby nie było trzeciego kandydata, to tak by się nie stało. A później pani żałowała, dla Borysa Budki. No to jeszcze To było zapewnienie tego, że Borys Budka dotrwa do końca wyborów. No dobrze, sprawdzamy ostateczne wyniki naszej sondy, bardzo proszę. 47%, tyle ostatecznie jeszcze widzów i słuchaczy zgadza się, 53% słuchaczy się nie zgadza.
No i żegnamy się. I to był ostatni program Gra o Głosy. A za tydzień o tej porze tak powinniśmy jest. Już wiedzieć. No i idziemy wszyscy na wybory. No, tak. Każdy jazda podejmuje swoją decyzję i jazda na wybory. Bardzo dziękujemy. Beata Lubecka, Radio Z. Patryk Michalski, Wirtualna Polska. No i bardzo dziękuję. Nasza gościni. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy.